Cześć ziomeczki, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam na kolejną lekcję teoretyczną z tablicą. Niektórzy bardzo chwalą moją tablicę, mój taki nowy pomysł. Tak, zapraszam do oglądania. Mój Spiderman niedorobiony troszeczkę tutaj będzie nam przeszkadzać, więc chyba będę musiał go zmazać. Dobra, tutaj będziemy, tym razem sobie powyjaśniamy takie rzeczy, krótkie takie lekcje chciałem zacząć robić, wprowadzające pewne konkretne szczegóły. Być może niektóre łapki w dół pojawiają się, tak? Łapki w dół się pojawiają, tak? Niektóre łapki w dół pojawiają się może właśnie z powodu tego, że moje filmiki są za długie. Albo może dlatego, że mam taki dziwny teraz głos, tak jakoś mnie coś złapało, ale filmiki muszę robić, więc no co zrobić? Będę robić krótki filmik odnośnie tego, jak tam jest w temacie. Jak to obczaić? Jeśli tu mamy gryf, ogólnie rzecz ujmując, no i teraz mamy strój, tak, strój standardowy, o którym tutaj mówimy. O, to się standardy. Wiem, że to nie jest nic skomplikowanego, jednak standard. I teraz o co tutaj chodzi? Używamy często pojęć, że standard tam E. No to jest, można powiedzieć, najbardziej popularny strój, no ponieważ no to jakby zawsze gitary są w tym stroju nastrojone. O, E, A, D, G, B, E. No wiadomo, pierwsza struna, szósta struna. I teraz można by było powiedzieć, no dobra, no to standard E, jak jakieś inne stroje sobie zrobić. Tutaj musicie sobie, żeby to z łatwością ogarnąć, musicie wiedzieć jedną rzecz, że dźwięki, tak jak pisałem już wcześniej, tutaj nawet sobie zrobię troszeczkę mniej miejsca, dźwięki, jakie mamy do dyspozycji, F, G, A, to mamy te dźwięki, o, gis, fis, dis, cis, no i ais zostaje nam do dyspozycji. Wiem, że to troszeczkę tak koślawo i tak dalej, i tak dalej. Jednak musicie sobie zapamiętać jedną rzecz, że jeśli mamy ten gryf, wiem, że go tutaj troszeczkę zorałem i tego zbezcześciłem i w ogóle zrobiłem z niego dziadostwo. Jeśli mamy ten gryf, wiemy, że w stroju standardowym E mamy takie dźwięki. No i teraz jeśli sobie chcemy nastroić inaczej, to najlepiej sobie wziąć pod uwagę, nie, może sobie rozpisać najlepiej, tak jak na pewno widzieliście tą moją rozpiskę dźwięków na gryfie. Czyli na przykład załóżmy na pierwszym progu, o, na pierwszym progu te dźwięki byłyby tutaj F, A, Is, Dis, Gis, C, F. No i teraz jeśli na przykład byśmy chcieli mieć właśnie standard F, wiem, że takiego stroju się nie używa, to jest tylko teoretycznie, to wtedy byśmy mieli właśnie, o, można powiedzieć, to sobie zmarzę i to byśmy, można powiedzieć, zrobili jako zerowy próg, czyli wszystkie struny naciągnięte troszeczkę, znaczy troszeczkę, o pół tonu do góry. KPW, no nie? No. Jeśli teraz chcemy zrobić sobie jakiś inny strój, obniżony zwykle, tak jak mają, jak grają inne zespoły, na przykład Amon Amarth na przykład ma A, z tego co wiem, nawet nie wiem czy drop, możliwe, że drop, możliwe, że nie, a w każdym razie A, albo jakieś zespoły, nie wiem, Disturbed na przykład ma D, albo Metallica używała Dis, stroju standard, właśnie standard, o, standard Dis, standard D, czy tam A, czy H, co, sorry, C, albo B. No i teraz jak to ugryźć? Jak to sobie, jak to za to się zabrać, żeby to umieć sobie rozgryźć? Wiem, że to nie jest skomplikowane. Tutaj musicie sobie wziąć pod uwagę, że jeśli mamy na przykład na tym naszym gryfie śmiesznym, o, ten nasz gryf. Jeśli mamy pierwszą najgrubszą strunę, źle powiedziałem, na pierwszą najbliżej nas, najgrubszą strunę, to wiecie, że na zerowym progu, mam nadzieję, że to wszystko widać, na zerowym progu mamy E, później mamy F,
GIS. GIS. A kurde, Alba z Growy. A IS. B. C. CIS. D. Muszę spoglądać. DIS. No iż w mordę jeża. Na 12 progu znowu będzie E. Czyli to będzie 12. Tu gdzie mamy dwie kropki. Czyli tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trochę mi się głupio pisze, bo piszę lewą ręką, więc ja bym pisał tak, to będę sobie zamazywać, więc dlatego mam takie idiotyczne, koślawe literki. Aż się patrzę to do kamery. Dobra, w miarę to widać. Sposób, bo ja na przykład załóżmy to też, jak zaczynałem, tak się zastanawiałem, jak to zrobić, no tam kto gdzieś grał w standard D, no to teraz jak to ugryźć, jak to, żeby to jakoś logicznie sobie przestrajać. Najlepiej sobie wyjść właśnie z tego założenia, że jeśli gramy w standard E, no to mamy dźwięk E jest tutaj, prawda? Jeśli jakiś zespół gra w standard D, to musimy na najgrubszej strunie znaleźć sobie dźwięk D, czyli tutaj będzie D. I teraz wszystkie te dźwięki, które miały być w standard D, no to po prostu byłyby te dźwięki, które byłyby po kolei na każdej ze strun. Czyli jeśli na przykład tam Amon Amar załóżmy gra w A, standard A, no to tutaj byłyby te dźwięki. No i tutaj na przykład było tak, Amon Amar by było A, D, G, C, E, A, na przykład w ten sposób. Standard D byłby D, G, C, F, A, D. Ja was oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żebyście sobie oczywiście te tabelki sobie sami zrobili, rozpisywali, żeby mieć to w głowie. Żeby sobie mieć to ogarnięte wszystko, żeby jakoś niespecjalnie dumać. No albo sobie mieć właśnie też taką tabelkę, jak tutaj, jak mam coś takiego. Zawsze to służy pomocą, jeśli na przykład się nie chcecie pomylić, albo nie chcecie się stresować i nie zrobić jakiegoś błędu, czyli się nie pomylić, ale pieprze, to możecie sobie z tego skorzystać. Także mniej więcej tak to sprawa wygląda. No właśnie, najlepiej było właśnie mieć to rozpisane na całej tabelce, żeby to później nie kombinować. No myślę, że to w miarę to jakieś było rozjaśnione. Także do zobaczyska, kurde, w przyszłości.